Uwaga, to nie jest clickbait. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o nożu, który nie ma prawa istnieć w świecie Counter-Strike'a Global Offensive. Trochę liba z ekwipunkiem, wbij kolejny czyna Hellcase'a, otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny. I teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIACO, który daje ci darmową kasę, oraz o kodzie FIACO 15, który daje ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Znajdujemy się na stronie csgofloat.com. Nie jest to w żaden sposób oczywiście reklama. A co do tej strony, to jest taka jedna wielka baza danych, jeżeli chodzi o wszelkie skórki związane z Counter-Strike'em Global Offensive. To jest bardzo duże źródło informacji, ale w dzisiejszym nie o tym. Jeżeli sobie posortujemy wśród właśnie itemków o najniższym floacie, możemy zobaczyć, że mamy tutaj różne itemy, które naprawdę udało się trafić ludziom w naprawdę niezłym floacie, jak możemy zobaczyć. One też są dość cenne, ale o tym sobie pogadamy kiedy to indziej. Lecz co jest ciekawe, na pierwszej pozycji znajduje się gra Karmid Vanilla. Jego float jest, jak możemy zobaczyć, dosłowne zero. Jego seed również jest zero, co jest dla nas interesujące. No i powiedziałbyś, okej, no dobra, no może te Karmid po prostu tak na sprawę mają taki float, z racji, że to jest Vanilla, nie ma na nich żadnego skina. No to może tak to po prostu być. Otóż nic bardziej dziwnego, nic bardziej innego. Jeżeli sobie zobaczymy na Karmid Vanilla, wszystkie, jak możemy zobaczyć, ich float zaczyna się od 0.06 i to jest jak najbardziej normalne, to jest jak najbardziej spoko. Co więcej, jeżeli byśmy sobie tutaj defaultowo wpisali Karmid Vanilla, tak jak ja sobie to przed chwilą tutaj wpisałem, możemy sobie zobaczyć, że od razu tutaj nam wyszukiwarka podpowiada float najniższy, to jest 0.06, jak możemy zobaczyć. Także to pokazuje nam, że jakby w świecie Counter-Strike'a od razu takie obostrzenie jest, że ten skin powinien tak naprawdę zacząć od 0.06, ale wyszła taka sytuacja, taka a nie inna, że mamy tutaj takiego Karmida. Co ciekawe, jeżeli sobie wydamy inspect, przeniesie nas do Counter-Strike'a i uwaga, wierzcie mi albo nie, ale ten skin rzeczywiście tutaj znajduje, ten nóż rzeczywiście istnieje tak na dobrą sprawę, możemy sobie tutaj o nim zobaczyć. Co ciekawe, nie możemy zobaczyć tak na dobrą sprawę nic więcej, żadnych większych statystyk i ciekawa jest nazwa, to jest po prostu Karambit, tak? On tutaj nie ma żadnego innego oznaczenia, tak jak to mają inne noże, dlatego już na samej stronie możemy zobaczyć, że z nim jest coś nie tak, tak? Każde te wanile mają tutaj oznaczenie stanu, w tym przypadku jest to faktor new. Jak możemy zobaczyć, on tego stanu nie ma. Jeżeli sobie weźmiemy na inspekt każdy inny to przedmiot, wtedy zobaczymy znaczącą różnicę, mianowicie tutaj chociażby znajduje się ta gwiazdka, tak? Co świadczy nam o tym, że to jest zwykła i tylko i wyłącznie wanila, tutaj nie ma oczywiście dopisane nic innego. To jest po prostu zwykły Karambit, jak możemy sobie zobaczyć, bez żadnego skina. Oczywiście taka broń jak najbardziej istnieje, można go dopić w skrzynce, można go dopić wśród tych 65 itemów, które to mówiłem podczas tych klasycznych starych skrzynek, ale o co tak na tą sprawę chodzi? Niepokojący jest sam float, 0.000, co już wskazuje na to, że coś tu nie jest nie tak. Sam seed również 0, co jest bardzo, bardzo nietypowe. Możemy zobaczyć, że to jakby kod źródłowy do tworzenia tego to właśnie skina zawsze musi jakiś być, tak? To jest jak najbardziej logiczne, a 0 świadczy nam o czymś, że coś to jest nie tak. Jeżeli sobie wejdziemy na tego gracza, to jest taki pan, pokazuje się, że niby z Japonii i tak dalej. Gość nie był aktywny od dłuższego czasu, jego ekwipunek niestety jest prywatny, w związku też jeszcze nie zobaczymy, co on tutaj ma i o czym tak na dobrą sprawę możemy to świadczyć. Według mnie dług jest kilka. Pierwsza myśl, jaka mi się tak na dobrą sprawę pojawiła tutaj od razu po przeczytaniu tego to właśnie newsa. Połączyłem po prostu kropki i zobaczyłem coś, co się wydarzyło kilka lat temu, a mianowicie Izak, no czyli chyba tego gościa nie trzeba przedstawiać. To było naprawdę dawno, w 2014 roku. Otóż na jakimś streamie udało mu się dopinąć tak na dobrą sprawę defaultowego FAMASa. O co na dobrą sprawę chodzi? Tutaj nie jest to nic innego, po prostu zwykły błąd gry, błąd animacji tak na dobrą sprawę. To nie jest w żaden sposób błąd marketu, nic takiego, bo jak potem możemy sobie zobaczyć, ten jego skin nie jest pokazany na filmie, aczkolwiek, no akurat na tym filmiku nie jest pokazany, aczkolwiek jego właśnie to ta sytuacja zakończyła się w ten sposób, że po prostu dopnął jakiegoś tam zwykłego skina. To jak dobrze pamiętam, trwa się to FAMAS Pulse, po prostu zbagowała się cała ta animacja pokazywania skina oraz tak na dobrą sprawę zbagowało się to, coś pokazuje tutaj. Tutaj jeszcze były jakieś spekulacje, że to jest jakiś troll, że to jest po prostu tutaj zmontowane i tak dalej, i tak dalej. Ale w tamtych czasach Kubańczyka, jego montażysty chyba nie było, w związku też z czym to odpuszczamy. Odpuszczamy całą tą sytuację przez wzgląd na to, że tak jak to mówię, jeżeli to nie jest fotomontaż, zakładamy taką sytuację, to jest zwyczajny bug gry, ale nie żaden co sposób bug marketu, czy jakiś to bug związany właśnie z całym wytwarzaniem skinów i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo podejrzane i coś, co się tutaj nasuwa na myśl, że to powstało w jakiś sposób, to po prostu w jakiś sposób zostało wygenerowane, tak? Zostało to wygenerowane prawdopodobnie przez jakieś nielegalne oprogramowanie. Oni tak na tą sprawę krążyły tylko i wyłącznie legendy kilka lat temu, kiedy to właśnie niektórzy ludzie mieli dostęp do jakiegoś softu, który po prostu pozwala tworzyć itemy. I coś takiego mogło się oczywiście tutaj pojawić, coś takiego może mieć miejsce. Oczywiście, jeżeli ktoś takiego zrobił, był turbozwany, no bo jak się robiło już takie rzeczy, tak, no to trzeba było w miarę to robić jakieś tak z białymi rękawiczkami, nazwałbym to, tak? Czyli no nie tworzę czegoś, co jest najbardziej wydupiste, coś się pokazuje, coś śmierdzi na kilometr, tylko tworzę coś, powiedzmy sobie, hashtag 15, hashtag 9, coś takiego, co wygląda niepozornie, ale jaki ma swoją wartość, tak? Tutaj tak na dobrą sprawę mamy albo do czynienia z grubym przegięciem pały, jeżeli chodzi o takie właśnie, powiedzmy to, nielegalne działanie, albo jeszcze jedna możliwość, która mi się tutaj nasuwa, to jest taka, że po prostu były czasy, kiedy to Valve, jeżeli straciłeś swojego skina, to po prostu pomagała w ten sposób, tak? Po prostu pisałeś do supportu Valve w ten sposób, że halo, mój skin został skradziony, zostałem oskamowany, jakiś tam dowód i tak dalej, i Valve po prostu jeden do jeden kopiowało tego skina, po prostu, żeby to oddać, żeby tutaj wszystko było fair i tak dalej. Niestety to zostało ucięte przez wzgląd na to, że community bardzo przeginało pałę i no nie korzystało w tego sposób należyty, tak? A mianowicie po prostu dużo graczy też w ten sposób skamowało samo Valve, a mianowicie niby wysyłali sobie na drugie konto, ale pisali, że ten tak na dobrą itemek został skradziony. Tutaj mamy minusem tego całego systemu było to, że ten itemek niby skradziony nie był kasowany, tylko tak na dobrą sprawę były one duplikowane, w związku z czym były dwa jednakowe itemy. Także w tej sytuacji nie był w żaden sposób karany ten, kto skamował. Za tym idzie, jeżeli ktoś skamował Valve, no to otrzymywał jeszcze przy okazji, powiedzmy sobie, miał wtedy te takie dwa noże, tak? I tutaj może mogło dojść do jakiegoś po prostu małego baga, małej właśnie to pomyłki ze strony pracowników Valve i skopiowali owszem tego skina, aczkolwiek coś przy wpisywaniu floata poszło nie tak, coś przy seedzie przyszło
poszło również nie tak. I oczywistym jest, że jest cień szansy, że nie jest to w żaden sposób jakieś nielegalne działanie, że to nie jest w żaden sposób jakiś fuk, tylko po prostu najczęściej w świecie coś się popsuło, nie było czegoś słychać i w ten oto sposób powstał właśnie Karambit Vanilla w offloadzie 0.000. No nie chcę nawet myśleć, jaka może być wartość takiego przedmiotu, tak? Bo nawet jeżeli on powstał w sposób nielegalny, no to jest na markecie, tak? Valve w żaden sposób tego nie ukróciło, Valve w żaden sposób go nie wywaliło do świata Counter-Strike'a. W związku też jest czym, to może być potencjalnie jakiś wielki grail dla kolekcjonerów, tak? No bo wiadomo, że za luki się dodatkowo dopłaca, wiadomo, że za kozackie floaty dodatkowo się dopłaca, a za float, który nawet nie ma prawa istnieć, no to musi być warte holendarne pieniądze. Że powiedziawszy, ciężko jest mi w żaden sposób oszacować, jaka może być tego wartość, gdyż zobaczmy, że taki Vanilla właśnie Karambito, on kosztuje 2600 zł, możemy sobie zobaczyć, a taki kolekcjonerski może być warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, czy nawet euro, tak na daną sprawę, no bo jeżeli taki przedmiot zostałby właśnie wystawiony, no to byłoby naprawdę, naprawdę grubo. Też dla mnie zastanawiające jest sama postać tego właśnie to gracza, tak na daną sprawę, bo jeżeli możemy sobie zobaczyć, on tutaj tak na daną sprawę chyba jest jakimś traderem, tak by z tego wynikało, bo profil nie mały tutaj nie jest, ze swoich znajomych również nie ma jakichś tam pierwszych, lepszych Michałków, tylko też jakichś bardziej doświadczonych właśnie użytkowników Steama. Co więcej, kiedy popatrzymy sobie na stronę CSGO Exchange i taką również bazę danych, jeżeli chodzi właśnie o skin związane z Counter-Strike'em, jeżeli sobie tutaj znajdziemy ten właśnie to przedmiot, zobaczymy, że to jest jeden wielki bug, jak możemy sobie zobaczyć. Tak na daną sprawę, ten przedmiot, jak możemy zobaczyć, był tylko i wyłącznie wykutego i wyłącznie zawodnika, więc nie był on w żaden sposób tradowany. Tak na daną sprawę, nie wiemy o nim totalnie nic, przez względu na to, że właśnie wszystko jest bardzo, bardzo tutaj mocno zbugowane, jeżeli o to chodzi.